Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces i o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wspaniała aktorka, piękna kobieta i piękny człowiek. Wrażliwy, empatyczny i wyróżniający się ogromnym dystansem do siebie. Małgorzata Foremniak. Witam serdecznie. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Jestem świeża po projekcji filmu Sonata, w którym zagrałaś jedną z głównych ról. Ciekawi mnie, jakie nuty poruszył w tobie ten film. Nuty kompletnego oddania się kobiety matki roli matki, aby chronić dziecko, bronić to dziecko, aby postawić dziecko i rodzinę ponad wszystko, a o sobie zapomnieć. Mogę się w prawdziwym życiu też jesteś matką, która wiele przeszła, prawda? Jak każda matka też dużo przeszła. Wychowanie dzieci nie jest rzeczą najłatwiejszą, jest piękną, ale Czasem skomplikowaną. Ale budując tę rolę, też czerpałaś ze swoich doświadczeń? Oczywiście, no, wydaje mi się, że podejmujemy się roli, nawet która tak bardzo, bardzo od nas odbiega, co jest dla nas wyzwaniem, dla aktora, ale tak myślę, że się podejmujemy takiej roli, która w nas gdzieś brzmi, rezonuje, bo potem przy Pracy nad rolą, przy budowaniu takiej psychologicznego, takiego kształtu postaci, musimy z czegoś czerpać, z jakichś emocji podobnych, przeżyć, wniosków, bo ta rola musi w nas rezonować, więc musi być bardzo bliska, to musi być organiczne, więc się czerpie ze swoich doświadczeń. I oczywiście, no, gdzieś było yy, mi bliskie takie oddanie się opiece dzieci, która nie zawsze jest łatwa, z którą są problemy, gdzie czasem potrzebny jest pomoc innych, pomoc fachowców, żeby zrozumieć problem. Mogę powiedzieć tylko przez jakiś czas w moim życiu doprowadziłam o tak powiem do dorosłości dwójkę Moich dzieci, które już są samodzielne, dorosłe, prowadzą swoje życie, ale miałam taki moment w życiu, gdzie spiętrzyło się dużo, dużo rzeczy. Wychowywałam trójkę dzieci, dzieci, które wymagały dużej uwagi, ale też takiej no, dla mnie zrozumienia i pomocy ludzi fachowych. I wykonywałam swój zawód, można powiedzieć, na 300%. To już nie było 200, to było 300%. Więc e, tak naprawdę e, o sobie e, nie tyle, że musiałam zapomnieć, ale przypominałam sobie wtedy o sobie, kiedy nie byłam w stanie wstać, gdy przyszłam do domu po pracy, i jeszcze się w domu zaczynała druga praca po prostu domowa. I były momenty, że rzeczywiście jak usiadłam, to nie byłam w stanie wstać fizycznie. Wtedy sobie przypominałam o sobie, że tak mam ciało i trzeba, i trzeba się zmobilizować. No, to był taki czas intensywny, bardzo ważny. No, czasem bardzo, bardzo trudny, ale czasem bardzo, bardzo wspaniały, który przyniósł mi wiele doświadczeń, wniosków, które wyciągnęłam. Emocji, które we mnie pozostały i emocji lżejszych, ale też tych trochę cięższych. Po prostu życie, doświadczenie. Więc wchodząc w postać Małgosi Płonki w, w sonacie, mogę tak powiedzieć, że rozumiałam temat. Małgosiu, twoja córka Ola. Tak. Ma dzisiaj 30 lat? Tak. 31, I 31 już. I jest psychotraumatologiem? Tak. Czy wybór tego zawodu, bo nie poszła w twoje ślady, też jest spowodowany być może trudnymi przejściami, jakie miała w dzieciństwie? No, śmierć ojca, później yy, no tak. strata ojczyma. Tak jak powiedziałaś, tak. wychowywanie się w tej rodzinie yy, patchworkowej, nie wiem, czy mm -hmm. tak to można nazwać, tak. to były doświadczenia, yy, no, jak, jeśli nawet nie bardzo trudne, to wymagające. Czy myślisz, że że ten, ten wybór zawodu był nieprzypadkowy? Nie mogę odpowiadać za OLA, jaki był powód wyboru takiego zawodu. Myślę, że OLA po prostu w tym jest bardzo dobra i ma świetną intuicję, jeśli chodzi o, tak bym powiedziała, rozpracowanie psychologiczne swojego pacjenta. I myślę, że po prostu ten zawód i praca psychologa. Na początku psychologa, bo potem wybrała traumatologię, po prostu ją pociągała, mimo tego, że myślę, że moja Ola jest bardzo też uzdolniona artystycznie, nie wybrała mojego zawodu no i, może, i może i dobrze, ale to jest jej wybór, więc ja nie mogę za nią odpowiadać. No, także przeżywała swoje trudne momenty w życiu, tak jak wspomniałaś, ale nie sądzę, żeby to był powód. Po prostu e, to, to, jej, to było jej zainteresowanie. Jej pasja. jej pasja, tak. Ty przyznałaś, że czasami radzisz się Oli yy, właśnie jako psychologa. To w czym się jej radzisz? Yy, no nie wiem, czy mogę powiedzieć słowo, radzę się, ale z nią rozmawiam. Po prostu Ola ma wiedzę fajną yy, i doświadczenie już, yy, które zdobywa w pracy z ludźmi, nawet takie rozmowy luźne yy, są. Dla mnie bardzo ciekawe z punktu widzenia, patrzenia od strony nauki. I Ola takich, takiej fajnej wiedzy może mi dostarczyć. To są bardzo ciekawe rozmowy. Nawet są tematy, które były dla mnie bardzo, bardzo mało znane, jak na przykład ADHD dorosłych. I okazuje się, że wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, będąc w jakimś takim ferworze życia i trudnościach, e, rozedreganiu, rozproszeniu e, głowy, emocji, e, że powód nie jest tylko przez zmęczenie i stres. To było dla mnie bardzo ciekawe, takie rozmowy, więc się dużo dowiaduję. No myślę, że ciebie temat ADHD chyba nie dotyczy. Ty masz w sobie pokłady wewnętrznego spokoju. Ja cię przynajmniej tak postrzegam jako osobę, która ma dużo wewnętrznego spokoju. No, ja bym tak się nie postrzegała. <grym> Naprawdę? <grym> Jestem osobą dynamiczną, emocjonalną, czasem wybuchową. Lubię lubię. Nazywać rzeczy, rzeczy po imieniu e, i szybko się denerwuje, szybko się irytuje czasem, o tak powiem, jeżeli widzę, że osoba czy sytuacja więcej wymaga ode mnie, niż sama może zaoferować, a ja jestem wymagająca i widzę, jeżeli ktoś e, nie jest w porządku, są sytuacje nie w porządku i niefajne. E, to szybko, się szybko się nie tyle złoszczę, ale się irytuje. ale też jestem taka nerwowa osoba, jak zawsze się spieszę, mam jakąś taką <ślad> przypadłość od początku, że jestem w takim pośpiechu, wydaje mi się, że um, może to jest naleciałość życiowa, ponieważ w takim moim bardzo gorącym czasie życia, kiedy bardzo dużo pracowałam, tych obowiązków było bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę nie starczało doby. Żeby to wszystko zrobić, i ten ciągły pośpiech spowodował, chyba, że taki mechanizm się we mnie wytworzył. Staram się nad nim panować z różnym efektem, ale szybko się denerwuję, jak się spóźniam i nie mogę się z czymś wyrobić, i zazwyczaj też jest tak, że ten umysł jest takim gościem, który właśnie działa przeciwko tobie. Często mi się zdarza, że Staram się wyjść wcześniej z domu, czy coś zrobić, tak żeby było wszystko na czas. I w ostatniej chwili coś się niespodziewanie wydarza, co powoduje, że i tak się spóźniam, więc znowu ten stres się we mnie pojawia. No, takie historie e, towarzyszą czasem mi. Ale kiedy mówisz, że się łatwo irytujesz, to jesteś osobą, która ten, tę irytację z siebie wyrzuca i mówi od razu ludziom wprost, o co ci chodzi? Czy raczej te emocje tłamsisz w sobie? Czasem tak. Czasem lubię nazwać rzeczy po imieniu, nie lubię właśnie, jak pracuję i nie każdy robi to, co powinien, albo coś jest zawalone z powodu rzeczy, które powinny być zrobione i to działa po prostu źle na jakość i nie ma co wchodzić w szczegóły, bo tych sytuacji jest dużo. Ale rzeczywiście takie rzeczy mnie po prostu denerwują, co to, dużo mogę Powiedzieć. Cudownie mi się pracuje z ludźmi, którzy y, wiedzą, co robią, wiedzą, co chcą, są oddani, bo wszyscy tworzymy coś. Więc to jest wielka, wielka przyjemność, to jest takie y, wzmacniające każdego i takich ludzi uwielbiam. Ja lubię i cenię to i uważam, że to jest w porządku, jeżeli jest wymiana. W jakiejkolwiek sytuacji w pracy, y, w relacjach jest wymiana, po prostu. Jeżeli coś y, komuś y, dajemy, to ten ktoś też nam coś oddaje i odwrotnie, prawda? Więc to jest fair. Natomiast kiedy jest ta równowaga zachwiana, wtedy. Mnie to trochę irytuje. Natomiast jestem też osobą i dużo, dużo się we mnie też zmieniło, ponieważ bardzo dużo pracuję nad sobą, tak mówiąc, górnolotnie. Zawsze mnie interesowały. Tematy pracy ze sobą, poznawania siebie, swoich emocji, zasad tego, jakie mechanizmy w nas działają, i myślę, że dużo przerobiłam i widzę wielki postęp, o, tak by powiedziała. Dużo rzeczy, które e, kiedyś na mnie działały emocjonalnie, e, denerwująco czy irytująco, tak jak powiedziałam, umiem inaczej już do nich podejść. Pracując nad sobą nie można. Tylko czytać książek. To jest wszystko teoria. Trzeba uruchomić ciało, trzeba uruchomić głos, emocje. To wszystko trzeba przerobić. I wtedy się człowiek więcej dowiaduje o sobie, może, może zobaczyć te mechanizmy, i potrzebny jest do tego też drugi człowiek, samemu samemu się po prostu nie da. <laughs> I jest tego efekt, naprawdę. Mam więcej dystansu. Myślę, że to też jest zasługa tego, że jestem po prostu coraz starsza, dojrzalsza. Pewne rzeczy nie są już dla mnie istotne albo pierwszoplanowe. Mam więcej dystansu przede wszystkim do siebie, do otaczającej mnie rzeczywistości, też do emocji, które się z tym wiążą. Więc... Opłaca się taka, taka praca, opłaca się wchodzenie w siebie, co jest bardzo trudne czasem, ponieważ jest niekomfortowe. Ale to jest tylko taka pierwsza bariera, potem jest już inaczej. Właśnie ta bariera jest najważniejsza, żeby ją przekroczyć. I nie rezygnować. Czyli, żeby wyjść z tej strefy komfortu, po to, żeby rzeczywiście znaleźć się w jeszcze większym komforcie. I no tak, ta to... strefa komfortu to jest to, to ten taki umysł egotyczny, który, który bardzo obstaje. Bardzo obstaje i stawia taki opór. To ja, ja, ja. Kiedy się do niego zbliża, to czasem ona pokazuje zęby, bo nie chce. Się obnażyć. A jak się obnaży, to się okazuje, że jest takim małym ratlerkiem, który myśli, że jest lwem. Kiedy mówisz o tym dystansie do siebie, to y, rzeczywiście coś w tym jest, bo jesteś jedną z niewielu y, pięknych kobiet, y, artystek, które mają odwagę pokazywać na Instagramie siebie w różnych wersjach, niekoniecznie mhm. idealnych. Bardzo podobają mi się te zdjęcia, które wrzucasz, gdzie pozwalasz sobie na to, żeby pokazać się w, bez makijażu, czasami z różnymi minami, które niekoniecznie upiększają, ale pokazują, jaki masz właśnie do, do siebie dystans, poczucie humoru, jaki jest aktualnie stan twojej duszy, ale czy właśnie do tej, do tej akceptacji, do tej samoakceptacji musiałaś dojść tą drogą, o której wspomniałaś, czy czy w sumie zawsze taka byłaś? Nie, zawsze taka byłam, bo, ponieważ trudno mi nazwać w ogóle to, że to jest jakakolwiek odwaga. Pokazać się siebie y, taką, jaką się jest. Nie wiem, no może to jest taka odwaga, tylko to tak jak na planie na filmie. Myślę, że większą trudnością jest obnażenie się wewnętrznie, emocjonalnie niż obnażenie swojego ciała. Oczywiście. O, to może być wstydliwe, czy niekomfortowe, bo nie wiem, obawiamy się, czy. Wstydzimy się czegoś, tak, ale to jest tylko wstyd. Natomiast obnażenie wewnętrzne swoich emocji, swoich słabości, swoich małości to bym mogła nazwać, jeżeli możemy powiedzieć, odwadze. A pokazywanie siebie no tutaj mówią o dystansie. Tak, masz do na siebie. zdjęciach, gdzie no, wygląda się tak, jak wygląda różnie. Nie, po prostu ja jestem normalnym y, człowiekiem. Takim, jakim mnie natura skonstruowała. I, i, I myślę, że to jest koniec tematu. Nie, nie widzę w tym jakiejś, jakiejś wielkiej odwagi czy przezwyciężania czegoś. Nie, nie, to jest dla mnie normalne. Zawsze moja szczerość jest porażająca czasem. No to może przenieśmy się na chwilę do przeszłości. Jest rok 96. I w Teatrze Kwadrat grana jest sztuka O co biega. Mhm. Gra w niej młoda aktorka, ostrzeżona na jeża, ciemnowłosa, super zgrabna, yy, z daleka przypominająca mi nieco miję farą. No nie sposób od niej oderwać wzrok. Specjalnie po spektaklu kupuję program, żeby sprawdzić jej nazwisko. Małgorzata Foremniak. Pomyślałam sobie wtedy, ta dziewczyna zrobi karierę. A ciekawa jestem... Co sobie ta dziewczyna wtedy myślała o swojej przyszłości? Jak ten przyszłość widziała? Naprawdę to zrobiłaś? Tak. To jest 100% szczerości z mojej strony w tym przypadku. Jaka historia. Co ja sobie myślałam? Przyjście do Warszawy było dla mnie oszałamiające, ponieważ w moim życiu się bardzo dużo działo. Przechodząc tu do Warszawy, byłam w trakcie mojego pierwszego rozwodu, który, no powiedzmy, nie należał do... Lekkich. Um, przyjechałam do Warszawy. Tak zawsze się śmiałam z moją córeczką małą i z walizką. Y, z taką nadzieją, że, y, że mi się uda. Dostałam angaż w Teatrze Kwadrat, ale wtedy od razu mi powiedziano, że angaż angażem, ale jeśli chodzi o repertuar, to na razie nie mamy nic do zaoferowania. Ale jak to jest właśnie z tym naszym. Losem nieprzewidywalnym. Od razu dostałam rolę w, w spektaklu Dekorator. Grałam z Wojciechem Przoniakiem i od razu weszłam w rolę, która była ważną rolą w tym spektaklu, więc już zostałam zauważona. W międzyczasie jeszcze się działa jakby druga część mojego artystycznego rozpoczynającego się życia, mianowicie dostałam rolę w banku Nie z tej ziemi w serialu. E, dlatego też e, przyjechałam do Warszawy, potem jednocześnie dostałam angaż, jak już wspomniałam, w Teatrze Kwadrat i tak się to właśnie działo. Potem była następna sztuka, e, o której mówiłaś. E, jeszcze był następny serial, Radio Romans e, w, w, w Gdańsku, grałam go w sumie grałam dwa seriale jednocześnie, z tym się wiązała niesamowita moja zmiana w ogóle aktywności. Ja pracowałam czasem w dzień w banku Niestej Ziemi. Byłam przewożona do Gdańska i tam pracowałam przez całą noc. I potem znowu byłam przewożona na plan do Warszawy i spałam tak w samochodach. Więc nie było łatwo, oleńka była mała, to było przedszkole, jakieś początki takiego zaklimatyzowania się w Warszawie, więc dużo się bardzo działo w tym moim życiu, ale też od razu zostałam dostrzeżona. Trudno mi było sobie uświadomić, że, um, że tak szybko się to zadziało. I w sumie sobie nawet nie zdawałam z tego sprawy. Ja byłam po prostu tak bardzo zapracowana. Że jakieś rankingi, które się ukazywały o mnie i pozycjonowano moją naprawdę nieznaną osobę wśród wspaniałych aktorów, było dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale naprawdę przyjmowałam to jako jakąś tylko wiadomość i myślałam tylko, żebym miała siłę to wszystko znieść i wytrzymać. Także działo się wtedy dużo jeszcze, pamiętam, i w serialu Banknie z tej Ziemi, i w teatrze, od razu miałam do czynienia z wspaniałymi aktorami polskiego kina, więc to też było dla mnie takie niezwykłe przeżycie. A skoro już mówimy o rolach, to jakbyś miała tak na to spojrzeć całościowo, to z której swojej roli jesteś najbardziej dumna? Najbardziej dumna. No każda rola e, gdzieś była mi bliska. Myślę, że ta obecna sonata jest taką bardzo krwistą, bardzo taką dojrzałą, pełną. Postacią, w którą się wcieliłam, ale bardzo dobrze pamiętam i, i pracę, i wejście w rolę aż w polsko-japońskiej produkcji filmu Avalon, w Bożych Skrawkach Jurka Bogajewicza. Wspaniała przygoda i aktorska, artystyczna, wspaniała praca z Jurkiem Bogajewiczem, z... Na planie w pięknie w, 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 tej, w, tych, w tych czasach tragicznych, wojennych, gdzie historia się toczyła w, w Skansenie, gdzie graliśmy, mieliśmy zdjęcia, wejście w ten inny świat i w rolę tej Mańki, która traci męża, wychowuje dziecko żydowskie, zmierza się z różnymi trudnościami, jakie się wojna. Bardzo, bardzo lubiłam rolę Kryski w pierwszym pitbullu. W tym naj, najpierwszym, wspaniałym zresztą filmie. A w ogóle lubisz patrzeć na siebie na ekranie? Nie, nie, człowiek jest tak krytyczny, że. Mm, tru, ale to na obejrzałaś kilka razy. Sama przyznaję. No tak, obejrzałam kilka razy, bo obejrzałam też, y, nie tylko patrzyłam na siebie, ale po prostu chciałam przeżyć tę historię, bo to jest bardzo pięknie y, zrobiony film, opowiedziana historia. No, ale na siebie się patrzy y, różnie. Taką wspaniałą przygodą y, filmową, jaką przeżyłam, była praca z Jerzym Hoffmanem w Starej Baśni. Fajnie się pracuje w takich wielkich przedsięwzięciach kostiumowych, no i z takim wspaniałym reżyserem. To jest taka historia, którą się zapamiętuje do końca życia, y, bo spotyka się osobowości. A one też dają i pozostawiają pewne takie kierunki pracy, otwierają pewne spojrzenie na sposób pracy, na poszukiwanie różnych dróg i narzędzi przy pracy aktorskiej. Więc to są takie fajne doświadczenia. A jest jakaś rola, którą wspominasz no, z, z niechęcią, i właściwie wolałabyś do tego nie wracać myślami? Nie, 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 nie mam takiej. Czujesz się spełniona jako artystka, matka, kobieta? Każdy z nas tak naprawdę ma wiele ról w życiu i wiele odsłon. I nieważne, że się jest, czy się jest aktorem, artystą, to są role, które y, mamy do odegrania: rolę matki, rolę partnerki czy, czy żony. Ja mam rolę swoją, którą zawodową, którą mam, rolę człowieka, rolę kobiety, rolę przyjaciela, rolę siostry. A córki. A I to są takie mini teatry. I tam mamy takie swoje mini scenariusze. Myślę, że y każdej tej roli oddałam serce. Tak jak potrafiłam na dany moment. Nie wracam do przeszłości i nie oceniam jej, będąc w innym czasie. Ponieważ uważam, że jest to po prostu niepotrzebne i ono nic nie, nie wnosi. Dlatego, że w danej chwili w danym momencie w życiu mamy takie, a nie inne emocje, mamy takie a nie inne uczucia, doświadczenia i podejmujemy takie, a nie inne decyzje. Czy one z punktu widzenia późniejszego czasu były dobre czy nie? to już można sobie takie wnioski wyciągać oddzielnie, ale na dany moment, w tamtym czasie wydaje mi się, że człowiek to, co zrobił, nawet kiedy by podjął niefajną decyzję? Może nie słuszną, albo by się czegoś bał, albo by się czegoś obawiał, albo by nie miał na tyle odwagi, żeby coś, coś zrobić, nie można tego oceniać, bo wtedy tak się po prostu zrobiło. To jest moje zdanie i mój sposób myślenia. To trzeba przyjąć i podziękować sobie za to, co się wydarzyło, bo to już jest przeszłość, tego nie ma. Na pewno teraźniejszość jest konsekwencją tego, co się zrobiło, jaki się podjęło, podjęło decyzji wcześniej. Ale ta teraźniejszość jest jedynym momentem, jedynym czasem, na który mamy wpływ. I trzeba się na tym tylko skupić, bo, bo to jest zależne od nas. I tu możemy zmienić kierunek, możemy zmienić myślenie, możemy zmienić siebie, możemy odwrócić sytuację, naprawiając coś, co nam gdzieś utkwiło w sercu, w myślach i ciąży. Możemy przeprosić, możemy się spotkać, możemy spojrzeć komuś w oczy, możemy porozmawiać. Wszystko możemy zrobić, żeby coś, co stało się takim już nieobecnym tworem, ale jednak jest w nas, w, tej naszej, w tym naszym sercu, nazwijmy to górnolotnie sumieniu, w naszych myślach, żeby to albo zmniejszyć, albo po prostu się tego pozbyć. Bo uważam, że to przeszkadza, jest takim zbitkiem takich opiłek, które gdzieś tam utkwiły w nas i one nie pozwalają nam lżej przejść i przechodzić dalej do przyszłości. Dlatego warto, czy dobrze jest to, może nie chcę tak używać takich słów. Dobrze jest wyprostować w sobie, w środku pewne rzeczy, A czasem, kiedy są sytuacje, gdzie ich tak bezpośrednio, fizycznie nie można zrobić. Trzeba po prostu w sobie tego dokonać. Trzeba przeprosić przeszłość, podać jej rękę. Ty to zrobiłaś? Przytulić. Tak, bo inaczej się nie da żyć z lekkością w środku. I po co? <noise> Każdy te, o ten ciężar właściwy siebie... Dba, troszczy się lub myśli o tym, więc to jest moja rola przede mną samą, żeby um, być lżejsza coraz bardziej. Ja bym powiedziała, ty nie chciałaś powiedzieć, że warto, ja bym powiedziała, że warto to zrobić. Zgadzam się z Tobą. Powiedz, Małgosiu, co uważasz za swój największy życiowy sukces? Hmm. Mój największy życiowy sukces? Że jestem prawdziwa. I szczera wobec samej siebie, bo wszystko to, co jedni nazywają sukcesem, inni zwycięstwem, inni inne rzeczy nazywają porażką. Myślę, że dla mnie nie ma czegoś takiego. Nie ma ani porażek, ani sukcesów. Po prostu to są doświadczenia. Nazywając to, zaczyna się. Jakoś kategoryzować coś w życiu. To jest wszystko tylko doświadczenie. W związku z tym ma się do tego zupełnie inne podejście, bo fajniej, cieplej się robi, jak coś odniesiemy, jakiś sukces, coś nam się uda, ale już jest niekomfortowe, kiedy nam się coś nie uda. Tylko my to nazywamy, co nam się nie udało. Uważam, że w każdej sytuacji jest coś, co jest ważne, i często to, co się nam nie udaje, jest, przynosi większą wartość w życiu. Jak się dobre wnioski wysnuje, i zauważy się to naprawdę, co, po co się to wydarzyło. Ale to jest tylko doświadczenie. Wydaje mi się, że nazywanie tych naszych wzlotów i upadków tylko doświadczeniem powoduje, że nie tracimy elastyczności tej emocjonalnej, wewnętrznej i idziemy elastyczni w przyszłość. <laughs> Ale w pewnym sensie też powiedziałaś, y, często można przekuć tam porażkę w sukces, czyli negatywne doświadczenia przekuć w pozytywne. No tak, ale tuż bym mogła znowu mówić, co jest negatywne, co jest pozytywne. Wszystko zależy od punktu widzenia, bo tak naprawdę skupiamy się, czy skupiamy się, łatwiej jest. Nie chcę mówić w imieniu, mówię o sobie. E, zapisać coś, co nam, co nam bardzo, bardzo służyło, tak? co nam dało jakiś profit. Ale kiedy sięgniemy na przykład wstecz i rozłożymy na części rzeczy, które były trudne, i spojrzymy, co się po nich wydarzyło w jakimś czasie, to się okaże, że właśnie to, co było trudne, było jakimś przełomem. Było czymś, co gdyby się nie wydarzyło, nasze życie mogłoby pójść w innym kierunku i byśmy nie mogli doświadczyć czegoś pozytywnego, zebrać o tak, powiedzmy to, Jakichś owoców smacznych i słodkich, gdyby nie wydarzyło się coś, co było trudne. I jeżeli tak się przeanalizuje, tak się rozłoży na części, to człowiek potem patrzy na tę swoją historię i się do niej zaczyna uśmiechać. Mówi, o wow, to jest właśnie taka układanka. Masz rację. Który mówisz o tym, że się człowiek zaczyna do siebie uśmiechać, to chciałam ci na zakończenie jeszcze zapytać. Właśnie o ten uśmiech i błysk wokół, jaki masz i miałaś podczas naszego ostatniego spotkania, ja cię wtedy zapytałam, Małgosiu, jak ci się oczy błyszczą, czy ty jesteś zakochana, a ty mi na to odpowiedziałaś, że szczęścia nie można uzależniać od drugiego człowieka, szczęście musi być w nas. I czy dzisiaj odpowiedziałabyś mi tak samo, czy jakoś byś się zdecydowała rozwinąć tę odpowiedź? Oczywiście, zgadzam się z tym, podpisuję się pod tym, ponieważ Źródłem szczęścia, który z jest nas e, jesteśmy my sami. Opieranie to na drugiej osobie, na jakichś zjawiskach, rzeczach, sytuacjach jest złudne, bo jest czasem bardzo nietrwałe. Natomiast ten powrót do siebie i to, że z każdej rzeczy, która wokół ciebie jest, możesz na nią tak spojrzeć i tak o niej pomyśleć, ale tak ją dojrzeć, że możesz. Z tego uzyskać źródło radości, to jest największe bogactwo, jakie możemy mieć w sobie. I to jest nieprzeliczalne na cokolwiek, bo najlepiej wiemy, co się w nas dzieje, tylko my sami. Druga osoba, nawet najbliższa, nawet najwspanialsza, nie jest w stanie tego odczytać. Więc dbanie i opieka nad samym sobą, nad jakością emocji, jakie produkujemy. Jakie wytwarzamy nad jakością myśli, jest najważniejszym zadaniem, bo to ono przynosi, efekt tego przynosi, właśnie to poczucie spełnienia, poczucie spokoju i taki odruch, który nadal mam w sobie i bardzo chcę go zachować. Taki odruch patrzenia na rzeczywistość i znalezienia w naprawdę w tak pozornych sytuacjach, czy w tak pozornych przedmiotach, zjawiskach obfitości niezwykłej, może tak, obfitości życia, jakie ono niesie samo w sobie. Trudno się z tobą nie zgodzić. Rozumiem, że na pytanie, czy jesteś zakochana, mi jednak nie odpowiesz. Jestem zakochana od początku, jak się urodziłam. A, Gośka, wybaczam ci, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję. A Państwa zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków na YouTube i platformach podcastowych, oraz do komentowania naszej rozmowy na Instagramie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.